Informujemy, iż biuro senatora Krzysztofa Mroza mieści się w Jeleniej Górze przy ulicy Długiej 4/5. Biuro dla interesantów czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 16. Tu mogą Państwo uzyskać niezbędną pomoc w trudnych sprawach oraz spotkać się z senatorem. Serdecznie zapraszam do mojego biura senatorskiego. Krzysztof Mróz. Gdybyś mógł zobaczyć wirusa grypy, zdałbyś sobie sprawę, jak łatwo przekazać go innym. Wirus grypy utrzymuje się na twardych powierzchniach przez kilka godzin. To powoduje, że łatwo się rozprzestrzenia. By zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa grypy, złap go w czystą chusteczkę jednorazową, wyrzuć do kosza i zabij, dokładnie myjąc ręce. Grypa. Chroń siebie i innych. Gazeta i portal Jelonka.com. Masz problem? Szukasz pracy? Chcesz sprzedać samochód? A może wiesz coś ciekawego i chcesz się z nami tą wiedzą podzielić? Zadzwoń do nas lub przyjdź osobiście. Redakcja mieści się przy ulicy Skłodowskiej Curie 13/2, pierwsze piętro. Marketing, telefon 75 75 444 00. Dziennikarze 75 75 242 16. Codziennie nowe informacje i tysiące ogłoszeń. Oglądaj najnowszy sezon Kości tylko w AXN, który jest mecenasem października w Wektrze. Oh my God, what were they involved in? Weź udział w konkursie. Do wygrania głośniki Bluetooth, aparaty oraz słuchawki marki Sony. Więcej o konkursie na www.wektra.pl. Święto Dolnego Śląska. Dolny Śląsk to nie tylko Wrocław, to również Jelenia. Dzień Edukacji Narodowej. Nie ukrywam, że jest to dla mnie taki motor. Podsumowanie Ksonaliów 2016. W czwartym dniu, finałem właściwie w dniu Ksonaliów. Dzień dobry Państwu, jest 17 września, poniedziałek. Kamila Krawiecka-Bryl, zapraszam na serwis informacyjny. W Jeleniej Górze w minioną sobotę odbywały się obchody Święta Dolnego Śląska, organizowane przez Wojewódzki Samorząd. Z tej okazji w Jeleniogórskiej Filharmonii miała miejsce uroczysta sesja Sejmiku Dolnośląskiego, a na Placu Ratuszowym jarmark produktów regionalnych. Od 2009 roku Dolny Śląsk posiada nowe symbole, flagę oraz herb. To stało się przyczynkiem do organizacji Święta Województwa. Impreza ma na celu wzmocnić tożsamość regionalną u mieszkańców, tym razem Jeleniej Góry i okolic. Dolny Śląsk to nie tylko Wrocław, to również Jelenia, Wałbrzych, Legnica, Bolesławiec, Góra, Oleśnica i wiele, wiele innych przepięknych miast, miejscowości na terenie Dolnego Śląska i chcemy, żeby to święto jednoczyło. Nie ukrywam, że bardzo mocno lobbowałam, żeby wykorzystać naszą instytucję i tu właśnie zrobić to zaszczytne, wspaniałe święto, święto województwa. Jelenia Góra zasługuje na to, żeby była wyróżniona i wydaje mi się, że to była dobra decyzja i cieszymy się bardzo, że tu jesteśmy jeszcze przy tak pięknej pogodzie. W sobotę Plac Ratuszowy był miejscem jarmarku produktów regionalnych, warsztatów rękodzielniczych i występów muzycznych oraz artystycznych. Jednak Święto Województwa Dolnośląskiego to także uroczysta sesja Sejmiku Dolnośląskiego, podczas której przyznawane są wyróżnienia, w tym najważniejsze – tytuł honorowego obywatela Dolnego Śląska, CV honorario. W tym roku udało się nagrodzić dwóch profesorów, pana profesora Jana Miotka, pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Nieprzypadkowo, no są to osobowości, choć w pewnym sensie różne zasługami. Jestem przeszczęśliwy, wzruszony,
że ten jeden Śląsk tak tydzień po tygodniu no, zechciał mi takie bardzo cenne wyróżnienia przyznać. Swoje nagrody przyznał tego dnia również marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski. Za szczególne osiągnięcia dla regionu uhonorowano m.in. utytułowaną dyrygentkę Ewę Michnik. Bardzo się cieszę, bo to jest ważne nie tylko dla mnie, ale i dla naszej instytucji. Bo oczywiście ta praca, którą ja wykonuję, jest wspólna razem ze wszystkimi zespołami. Dlatego jestem bardzo szczęśliwa, że otrzymamy tę nagrodę. W trakcie uroczystej sesji wręczono także dolnośląskie nagrody kulturalne Silesia oraz odznaki honorowych zasłużonych dla województwa. Wśród wyróżnionych znaczącą część stanowili reprezentanci świata kultury. To nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, jako że kultura dolnośląska na tle innych województw rzeczywiście ma wiele sukcesów do odnotowania na swoim koncie. To jest związane jakby też z historią naszego regionu, to jest pokłosie naszego dziedzictwa, bardzo zróżnicowanego dziedzictwa wielu narodów, wielu grup etnicznych. Tym większe słowa uznania należą się wyróżnionym. W końcu Dolny Śląsk obfituje nie tylko w liczne zabytki, ale i wiele nietuzinkowych postaci. Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbywały się w atmosferze stresu i niepokoju o dalszą przyszłość. Związane jest to z zapowiadaną reformą oświaty. Miejskie uroczystości Dnia Edukacji Narodowej odbywały się w Jeleniogórskim Centrum Kultury. Przedszkolaki się postarały i rozpoczęły uroczystość Dnia Edukacji Narodowej, która powinna być radosna i motywująca. Nie do końca jednak tak było, ponieważ większość nauczycieli jest niepewna swojej przyszłości. Chodzi o zapowiedzi wygaszania gimnazjów i zmiany, które miałyby być wprowadzone w przeciągu najbliższych lat. Poza decyzją o zmianach nic jeszcze nie wiemy. A jakoś podejrzanie cicho o pieniądzach, bo po prostu za oświatę trzeba płacić, dobrze płacić. I stąd postulat Rady Miasta, związków zawodowych, żeby wreszcie może państwo przejęło na siebie obowiązki płacenia pensji i tych wszystkich kadrowych spraw nauczycielom, a gminy, w tym wypadku Jelenia Góra, bardzo chętnie płaciłyby za budynki, za utrzymanie, za lepszy standard. Ten podział byłby rozsądny. Przykro mi, nie będę potrafił uspokoić nauczycieli. Przygotowujemy się, obmyślamy sposoby jej realizacji wedle wytycznych na dzień dzisiejszy. Czekamy na odpowiednie rozporządzenia i będziemy się starali to zrobić najlepiej, jak umiemy. Jak się to uda w rzeczywistości? Myślę, że się uda, bo mamy za sobą wiele doświadczenia i będziemy to uwzględniać w naszych działaniach. W trakcie obchodów Dnia Edukacji Narodowej wręczono nagrody prezydenta miasta. Wszyscy odznaczeni, nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz pracownicy administracji stojący na tej scenie tego dnia mogli poczuć się wyjątkowo. To również ogromna motywacja do dalszego działania. Praca w oświacie najczęściej wiąże się z pasją. Nie można od do tylko pracować. Nie ukrywam, że jest to dla mnie taki motor do kolejnych działań, do kolejnych przedsięwzięć. Cieszę się ogromnie i myślę, że będzie to taki zaczynek do tego, żeby było jeszcze lepiej. Na scenie wyczytano także osoby, które otrzymały medale i nagrody nadawane przez ministra edukacji narodowej. Pracuję w szkole od 26 lat i mam coś świętować. Dyrektorem jestem już 16 rok i myślę o zakończeniu mojej też kadencji. Także rok podsumowań, przemyśleń, miłych wrażeń. Prezydent Jeleniej Góry podczas przemówienia dziękował i gratulował wszystkim nauczycielom zaangażowania w wykonywaną pracę. Przekazał także życzenia na przyszłość. I miastu, państwu, sobie, nauczycielom, dzieci życzył. No bo to jest klucz, jeżeli będą dzieci, no będzie możliwość funkcjonowania większej oświaty. Ksonalia był to cykl imprez przygotowanych na okoliczność 15-lecia Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Na zakończenie odbyły się dwa wydarzenia. Relacja Pawła Guszały. Przed południem w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku dyskutowano na bardzo ważny temat dla wszystkich osób niepełnosprawnych. O zatrudnieniu, z którym na marginesie nie jest najlepiej.
Rzeczywiście z tym zatrudnieniem bywa różnie. Chodzi o to, żeby tak poprowadzić wszystkie instrumenty wspierające rynek pracy, szczególnie otwarty rynek pracy dla osób niepełnosprawnych, aby zatrudnienie osób nie odbywało się od projektu do projektu, tylko żeby to była stała opieka trenerów nad tymi ludźmi, którzy wchodzą na rynek pracy. Tak naprawdę niepełnosprawność nie wyklucza z rynku pracy. To jest tak błędne rozumienie. My nie patrzymy przez pryzmat niepełnosprawności, jeżeli chodzi o wchodzenie na rynek pracy danej osoby, tylko przez pryzmat umiejętności i wykorzystania danej osoby jako dobrego pracownika. W Zdrojowym Teatrze Animacji na zakończenie Ksonaliów odbyła się gala finałowa, gdzie podsumowano 15-lecie działalności Sejmiku. Wręczono tytuły ambasadorów ludzi otwartych serc oraz odznaczenia państwowe dla członków Karkonoskiego Sejmiku nadane przez prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudę. Miałem dzisiaj przyjemność w imieniu pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczyć zasłużone osoby z Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, ważne krzyże zasługi. Ja myślę, że to jest ważny gest w stosunku do tego środowiska, które wykonuje niezwykle ważną pracę dla koncentracji wysiłków na rzecz właśnie osób niepełnosprawnych. No, cieszą takie jubileusze, oby było więcej. Dodatkowo Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych został uhonorowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tytułem liderzy 25-lecia. Ponieważ 25 lat temu wprowadzona została po raz pierwszy ustawa o rehabilitacji i między innymi Sejmik Karkonoski osiągnął to w ciągu 15 lat, bo to 15 lat to też jest szmat czasu w tej działalności, że został wyróżniony w kategorii właśnie w drugim miejscu. I to jest, myślę, fajna sytuacja, bo tak naprawdę pan prezes akurat nie mógł wtedy być na wręczaniu tych odznaczeń, dlatego pan prezes minister Michałkiewicz prosił przekazać mu tu właśnie bezpośrednio już na uroczystości w Jeleniej Górze. O tym, jak ważną rolę spełnia Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, podkreślali tego dnia wszyscy, niezależnie od szczebla władzy czy politycznych barw. 15 lat piękny okres, ale tak najważniejsze w tym wszystkim jest to, że jest sejmik, który zrzesza kilkanaście organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Naprawdę z pełną odpowiedzialnością mówię to, że bardzo rzadko zdarza się, żeby tak duża grupa razem wspólnie mówiła jednym głosem. No tak naprawdę Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest ważny jako jeden z podmiotów działających na rzecz wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry. Przez te 15 lat Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zdobyło wiele nagród, wyróżnień, co bardzo od różnych instytucji, co podkreśla rolę i znaczenie tej instytucji dla integracji środowiska osób niepełnosprawnych. W historii Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych rozpoczął się kolejny rozdział, co podkreślano na zakończenie gali finałowej. Wszyscy życzyli sobie, aby najbliższe 15 lat były równie pomyślne dla tej organizacji, co minione. Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14 w Jeleniej Górze wzbogaciło się o nowy sprzęt rehabilitacyjny do ćwiczeń ruchowych, zabawy oraz w specjalistyczne pomoce logopedyczne. W piątek odbyło się spotkanie, na którym władze placówki i ich podopieczni oficjalnie podziękowali darczyńcom. Tym razem wsparcie dla Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 14 okazali Stowarzyszenie Przyjaźni i Współpracy Jelenia Góra Erfstadt i Miasta Partnerskie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Rotary Klub Jelenia Góra. Choć każdy z tych podmiotów coś przekazał placówce, to na uwagę zasługuje przede wszystkim gest Rotary Klubu Jelenia Góra. Dla naszej placówki jest to bardzo ważne wsparcie, ponieważ dzięki balowi charytatywnemu otrzymaliśmy bardzo dużą dotację, z której mogliśmy zakupić pomoce dla dzieci zdolnych, dla dzieci niepełnosprawnych i które wesprą tutaj przeróżne talenty. Pierwsza sprawa to było doposażenie sali sensorycznej wspólnie z telewizją Dami podczas Zaczarowanych Świąt, czyli cyklicznej imprezy, która się w grudniu odbywa. W tym roku też będzie, jest też fajny cel, ale to na pewno w swojej przekazie przekażecie w przyszłości. No a z naszego balu przekazaliśmy dofinansowanie do wyposażenia sal rehabilitacyjnych. Dzięki darczyńcom podopieczni przedszkola mogą cieszyć się z nowego sprzętu rehabilitacyjnego, specjalnych wózków, tzw. rajderów, huśtawki oraz specjalistycznych materiałów logopedycznych.
To nieoceniona pomoc dla jeleniogórskiej placówki. Dlatego władze przedszkola postanowiły podziękować każdemu ze swoich ofiarodawców. Są to ordery uśmiechów, są to szczególne podziękowania dla osób, których nazywamy naszymi przyjaciółmi, dla dyplom uznania przyjaciela przedszkola. Jest to coś, co daje się ludziom, którzy naprawdę dają serce dla tych dzieci, dla nas i dla miasta. Na koniec wróćmy na chwilę do wywołanych przez prezydenta Rotary Klubu Jelenia Góra Zaczarowanych Świąt. Kolejna edycja odbędzie się już 4 grudnia. W tym roku pieniądze z tej akcji zbierane będą na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa. To wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu. Ja w imieniu całej redakcji dziękuję za uwagę. Spokojnego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia. Jeleniogórskie Centrum Kultury zaprasza od 21 do 23 października na wyjątkowe jazzowe wydarzenia. Międzynarodowy Krokus Jazz Festival, Mika Urbaniak i światowe gwiazdy jazzu, nocne koncerty i jazzowe klimaty w klubie Kwadrat oraz na projekt Jazz Granicznie, a w nim koncerty warsztatowe, jazz w fotografii, konkurs Powiew Młodego Jazzu i nocne jam session. Szczegóły na www.jck.pl. Projekt Jazz Granicznie jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg 5A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. Jestem szczęśliwa. Jestem zdrowa. Ale wiem, że zdrowie bywa ulotne, niczym balonik. Dbam o siebie, bo nie chcę go stracić. Zdrowa dieta, aktywność fizyczna oraz unikanie alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu chorób. Prowadź zdrowy styl życia i bądź niezależna. Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu. Hotel Tango zaprasza na noclegi, imprezy okolicznościowe oraz integracyjne. Organizujemy off-roadowe imprezy integracyjne z wykorzystaniem aut terenowych, pikniki firmowe, wieczory tematyczne. Zapraszamy także na widowiskowe loty balonem. Pięknie położony Hotel Tango stanowi idealną bazę wypoczynkową do aktywności fizycznej, jaką oferuje nasz region. Trasy narciarskie, rowerowe, piesze, spływy kajakowe, jazda konna. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Tegoroczne trendy jesienne to ciepłe i naturalne barwy. Metaliczne kolory, zwłaszcza odcienie miedzi i złota, są bestsellerem. We wnętrzach ceniona jest prostota w połączeniu z wyrafinowanymi dodatkami. Liczy się także jakość. Stylową jesienną kolekcję oferuje salon Grena przy ulicy Jasnej w Jeleniej Górze. Do każdej kołdry puchowej Jasiek gratis. Wyprzedaż kolekcji letniej.